Jedna dekoracja, którą można wykorzystać na dwa sposoby. Witam Was bardzo gorąco na kanale Domowe Pasje Anki i dzisiaj dekoracja, do której użyjemy świerk srebrny, jest bardzo kłujący i tutaj moje niezawodne skórzane rękawiczki są najlepsze do tej roboty. Będę robić wianek, który idealnie nadaje się na ozdobę krzyża przy grobie lub do dekoracji albo znicza, albo donicy z chryzantemami. To już sami sobie wybierzecie. Tak naprawdę ten wianek to jest taka baza pod wszystkie przyszłe następne dekoracje może być. Jakie zawiłe zdanie ułożyłam, no ale nic. Słuchajcie, i tutaj do tego wianka możecie powtykać różne inne dodatki. Jeżeli potrzebujecie stroików, które wystarczą na dłużej i dodajecie sztuczne kwiaty, to ta dekoracja też jest do tego idealna, bo można sztuczne kwiaty pięknie powtykać pomiędzy te gałązki. Świerk kłujący jest o tyle fajny, że nie musimy mocować tych sztucznych kwiatów tak naprawdę na żadne druciki, ani przyklejać klejem na gorąco, bo możemy już sobie na miejscu, jak będziemy na grobie, możemy położyć ten nasz wieniec taki na grobie i uzupełnić go sztucznymi kwiatami. I naprawdę wtedy będzie się też trzymać, bo można ten kwiatek też tak zaczepić tą łodyżką i to nic się z tym nie stanie, nawet jak będzie wiatr, to i tak nam to nie ucieknie. A jak przyjdzie bardzo mocny wiatr, to wierzcie mi, nie wiem, pewnie też nieraz byliście na grobach po jakiejś wichurze i wszystko fruwało, więc na to już nie mamy wpływu. Ale ta dekoracja jest bardzo uniwersalna i bardzo łatwa do przerobienia i można naprawdę dużo innych rzeczy z niej zrobić. I pięknie wygląda zawieszona też na krzyżu. Tu, gdzie teraz trzymam ręką, to tak naprawdę to zakładamy, zaczepiamy o ten krzyż i pięknie tutaj po bokach, po lewej i po prawej stronie zwisają nam te gałązki. Można przykleić bardzo dużo szyszek, one wyglądają pięknie i nawet gdy pada deszcz, ta dekoracja jest cały czas bardzo ładna i nie starzeje nam się tak brzydko. Więc bardzo Wam polecam, jeżeli macie taki świerk, macie taką możliwość, to jak najbardziej jestem za tym, żeby taką dekorację właśnie zrobić. Więc krzyż to jest, dekoracja krzyża to jest jedna taka możliwość, kolejna to jest dekoracja znicza. Możemy gałązki zrobić w takie kółko i do środka wstawić znicz. Też wygląda przepięknie, też możemy dodać kwiaty, jakie tylko chcemy. Także mamy taką bazę z gałązek i z szyszek. Szyszki mogą być różne, z przeróżnych drzew i one pięknie wyglądają. Tak samo jak dekoracja kwiatów. Kupujemy chryzantemy w donicach i też pięknie wygląda postawiona chryzantema na grobie i dookoła otulona takim wieńcem. Więc taka moja propozycja dla Was dzisiaj. Zobaczcie do końca, jak to wszystko wyszło. Tutaj pokażę Wam na przykładzie chryzantemów, więc chryzantemy postawię i owinę dookoła. Zobaczycie, że to bardzo dobrze wygląda, ale na takim krzyżu też, wierzcie mi, na grobie wygląda przepięknie. Więc pomyślcie o takich wiankach, o takich praktycznie jak girlanda, coś w tym stylu. I możecie udekorować jak tylko sobie chcecie. Także warto taką bazę mieć. Chciałabym Was jeszcze zaprosić wszystkich tych, którzy nie subskrybują kanału, do obserwowania. Na kanale macie mnóstwo propozycji na jesienne dekoracje, na groby, na dekoracje grobu, na stroiki. I niedługo już przejdziemy na dekoracje zimowe i bożonarodzeniowe, także już powolutku szykuję się na takie dekoracje. Wiem, że już czekacie na dekoracje takie adwentowe, bożonarodzeniowe, także już za chwilkę zaczniemy istne szaleństwo dekoracji.
Będzie tego bardzo dużo. Pokażę Wam wszystko to, co ja lubię, jakie lubię robić dekoracje, także mam nadzieję, że też będziecie dużo z tego czerpać, z takich pomysłów, które ja mam. I zobaczcie, tutaj szyszki przyklejam już na gorący klej i tak samo, jeżeli widzę, że na przykład brakuje mi jakiejś gałązki, to gałązki świerku też można doklejać. Zobaczcie, ja sobie tutaj też dołożę i wygląda to bardzo dobrze. Świerk bardzo mocno trzyma klej. Ja pokazywałam Wam w filmiku, jaki to jest klej, bo już nie mam tego opakowania. To chyba się nazywa Modeco, z tego co pamiętam, przez C. I jak do tej pory to jest najlepszy klej, jaki miałam. Pistoletu Wam nie powiem, jaki mam, bo złoszczę się na ten pistolet za każdym razem, jak go używam. Więc to nie jest mój idealny pistolet, żeby Wam polecać, bo mam dużo zastrzeżeń co do niego. I tak naprawdę czekam na ten pistolet, który pojawi się w Lidlu. Ten lidlowski jak do tej pory był dla mnie najlepszym pistoletem do kleju. Miałam go kilka lat, zepsuł mi się, ale to też nie z winy producenta, tylko niestety tutaj został zniszczony podczas remontu u mnie w domu. I to stało się bardzo niechcący, więc trudno, nie mam tego pistoletu, ale bardzo Wam polecam z Lidla. Jak będzie, pojawi się, pewnie też go sobie kupię, bo tak jak mówię, no do tej pory to był najlepszy i nawet klej z Lidla chyba też nie był aż taki zły, z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem, czy tutaj ten, który teraz obecnie używam, czy to nie jest najlepszy klej ze sklepu budowlanego. Czyli też możecie dostać, czy w Leroy, czy w Castoramie. I zobaczcie, mamy chryzantemy, wieniec można sobie otworzyć, zmniejszyć, powiększyć, czy mamy znicz w środku, czy mniejszą doniczkę, większą doniczkę, czy powiesić na grobie taki wianek. Więc mam nadzieję, że pomysł Wam się przyda i że wykorzystacie go na swoich dekoracjach. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję. I zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!